Tuż po zakończonym starciu gigantów w łódzkiej Atlas Arenie jest z nami ten, który z tego starcia wyszedł zwycięsko. Karol Koko Bedorf, tuż po wygranej walce gratuluję, bo to nie był lekki wieczór dla Ciebie. No zgadza się, było dość ciężko, jak to zawsze w walce bywa. Cieszę się, że wygrałem, cieszę się, że miałem możliwość przede wszystkim walczenia z naszym wielkim bohaterem, z naszą wielką legendą. Naprawdę, tam już pomijamy to, co było mówione w trailerach i tak dalej. Tam też musiałem w jakiś sposób odpowiednio psychicznie nastawić jego i siebie do tej walki. Udało mi się to zrobić olbrzymi szacunek dla Pawła. Naprawdę, za to, co robi, za to, że w wieku 43 lat podejmuje rękawice, że walczy w MMA, walczy z cięższym od siebie zawodnikiem. Wielki szacun, naprawdę. Właśnie, to jest trudne walczyć z kimś nie tylko dlatego, że się go szanuje w sensie z racji wieku, ale kiedyś rozmawialiśmy, że ty się wychowałeś, no my jesteśmy w jednym wieku, więc obaj się wychowaliśmy na tym, na jego sukcesach olimpijskich, na jego sukcesach z Mistrzostw Europy, Świata. Jest taki ciężar, że no walczy się z kimś, kogo tak naprawdę się lubi, tylko ma się pewną jakąś tam sportową sympatię taką, bo to idol. Zgadza się. To ja to odczułem w momencie, gdy te low kicki spadały na jego nogę, gdzieś tam podświadomie. Mówię, kurde, no nie mogę, no ale no tutaj trzeba wyłączyć jakieś tam myślenie, tutaj trzeba uruchomić, tak jak powiedziałem wcześniej w którymś z wywiadów, ten tak zwany guzik distraction i siać zniszczenie. No nie mogę więcej nic powiedzieć, naprawdę, a tym bardziej nic złego na temat Pawła. Przepraszam, ale nie mogę powiedzieć nic złego na jego temat. Potem się chyba też poznaję. Same komplementy, no bo to jest wielki sportowiec. To jest zupełnie zrozumiałe. Od tej walki nie minęło jeszcze wiele. Powiedz, jak się czujesz? Troszeczkę cięższy w okolicach pasa o ten pas, który chyba nie ciąży. O klamrę, o turecką klamrę. No wiecie, no czuję się dobrze. Dopiero teraz, jak z Wami rozmawiam, to do mnie zaczyna to docierać i czuję się świetnie z tym trofeum, bo ja wcześniej o tym w ogóle nie myślałem. Naprawdę, ja nie myślałem o tym, czy ja ten pas wygram, czy nie wygram, że my się bijemy o pas. Nie, dla mnie to nie było istotne. Dla mnie była istotna walka w KSW. Ani czy to będzie Paweł, czy nie. Bo jakbym myślał o Pawle, to bym w ogóle inaczej podszedł do tej walki kompletnie. Wiesz, że to się zmieni przy następnej walce, że będzie obciążenie, muszę obronić pas, bo jestem faworytem, będzie troszeczkę inna presja zapewne, jak to na czempionie. Nie, ja nie będę o tym nigdy myślał. Przynajmniej będę się starał o tym nie myśleć, bo to jest zgubne. To jest tylko trofeum, to jest tylko zwieńczenie jakichś tam ciężkich przygotowań. Albo i nie tylko, no, ale ja będę się starał o tym nie myśleć, czy że biję się o pas, czy obronię pasa, nie, to będę się starał skupić na tym, że mam robotę do zrobienia. To jeszcze na koniec, bo to nie wszyscy wiedzą, to jest naprawdę sympatyczny, fajny gość. Przed walką, do którego przed samą walką nie wolno podchodzić, bo to mina mordercy i pełne skupienie, absolutnie wstręt zbrojony. I tuż po, znowuż wracasz do siebie. Tak. To jest taki etap, tak się wyłączasz faktycznie, tak, skupiając? Tak, ja mam taki charakter, że czy tam taką psychikę gdzieś tam, to trenuję też intensywnie, że w momencie, gdy, nie wiem, są 3-4 dni przed walką, to możemy sobie pograć w karty, możemy sobie pogadać, pośmiać i tak dalej, ale w dniu walki nie podchodzimy, w dniu walki nie rozmawiamy, jestem bardzo mocno skoncentrowany, uruchamiam wszystkie mechanizmy w swoim organizmie, gdzieś tam w głowie i ja mam robotę do zrobienia, którą muszę wykonać jak najlepiej. Ja nie widzę w ogóle tego, co się dzieje wokoło mnie, publiczności, nie, ja słyszę tylko swój narożnik i widzę przeciwnika. Jak będziesz świętował swoje urodziny? Oj, nie chcę. Okrągła rocznica. Oj, nie chcecie wiedzieć, 30 lat, no nie, no normalnie wypiję herbatę i pójdę spać, nie? Ja robiłem tak samo. Dzięki śliczne. Raz jeszcze gratuluję. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam Was. Petarda bardzo. Gratulacje, możemy.